Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally, Autoracing.pl, Pace Products, producent pomp oleju i systemów suchych misek, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Marcin, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej GSMP dzisiaj. Tak, dzisiaj się wszystko udało, wszystko wyszło tak jak należy, w końcu, bez większych problemów, jakie mieliśmy wczoraj. No i trzecie miejsce, tak jak mówisz, super. W europejskiej czołówce, można powiedzieć, znalazłeś się dzisiaj tuż za Igorem Stefanowskim. Tak, niestety nie udało mi się go prześcignąć w pierwszym podjeździe. Tam miałem mały problem ze skrzynią biegów, ale to chłopaki z serwisu bardzo szybko naprawili. No i drugi podjazd już był bardzo dobry, wszystko wyszło tak jak zaplanowałem. Czas był, z tego co pamiętam, troszeczkę lepszy od Igora, więc tempo było widać dobre. Jak podsumujesz cały wyścigowy weekend tutaj w Limanowej? Weekend, no fajny, ogólnie fajny, szczególnie przez dzisiejszy dzień. Wczorajszy dzień był nieco mniej udany. Mieliśmy duży problem z oponami, co było widać po czasie pierwszego przejazdu. Ale wszystko się udało do dzisiaj poprawić, naprawić i dzisiaj już jeździło się bardzo fajnie.